48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Renault in pole position then, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Magnussen, Kimi Raikkonen, and Vettel, Kvyat, Rosberg, Bottas, and Felipe Massa. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Boxdel, a to kolejny odcinek, w którym przeglądam YouTube'a w poszukiwaniu gówna. I słuchajcie, znalazłem takiego YouTubera, Kondiasza. On nagrywa F1, słuchajcie. Dzięki za donata. Żuwik, szczałka, dzięki. I słuchajcie, on nagrywa F1 i ostatnio naraził się klubowi antyreplayowców pod wodzą Dawida Czepieli, ponieważ użył powtórki. I no ja, słuchajcie, ja nie wiem naprawdę, co o tym sądzić, ale myślałem, że chcecie o tym wiedzieć. Także no tutaj, dzięki kolejny za donajcika, strzałka, dzięki. Także to jest moje zdanie, czyli nie mam kurwa żadnego zdania, ale jestem Boxdelem. Jeszcze druga sprawa, która tutaj właśnie mi się rzuca w oczy, a musicie o niej wiedzieć, ja Boxdel wam, dzięki za donata, strzałeczka, i to jest też ważne, słuchajcie, komentarze, które dostaje Kondiasz, które są o treści kiedy F1, podobno one nic nie wnoszą, Kondiasz nawet je ignoruje, ponieważ on nagrywa F1 wtedy, kiedy po prostu nagrywa F1, nie ma ustalonego harmonogramu, kiedy chce zagrać, to zagra, kiedy nie chce grać, to nie gra i nie nagrywa. Także no, dla mnie to jest po prostu skandal. On powinien siedzieć non-stop, dzień w dzień, i nagrywać F1 dzień w dzień, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą powinien robić. Także no, to jest po prostu gość jest skończony. Ja wam tak mówię, powinniście mieć takie zdanie jak ja, wasz Boxdel. O, tutaj hejo, majster, tutaj siema, dzięki za te 2000 dolarów, które mi właśnie przesłałeś. No i generalnie, no ja jestem po prostu, ja nie wiem co powiedzieć, ale dzięki, zapraszam was jutro na kolejny odcinek przeglądania YouTube'owego gówna. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, cześć. Siema, to ja, Kondiasz. Przechodzimy dzisiaj do F1, kariera, kolejny odcinek, słuchajcie, jesteśmy w Belgii, siedzę za sterami oczywiście Renówki i startujemy z pole position w bodajże zmiennych warunkach, jeszcze to sprawdzę, tak jest, ma przestać padać później, pod koniec wyścigu teoretycznie, więc to jest tutaj nieco komplikująca nasze plany tutaj, no co komplikuje nasze plany, no generalnie. Mówiliście, Kondiasz, paliwo. No to zmniejszę te paliwo. Spoko, zmniejszę jeszcze. 19 kg. Mi starczy na 10 kółek. Myślę, że to i tak będzie spoko. Tym bardziej, że jedziemy w deszczu. No dobra, niech będzie te 20 kg. Jedziemy w deszczu, pod koniec ma być sucho, ale tutaj nam planują zjazd na piątym okrążeniu. Myślę, że poczekamy, zobaczymy, co zrobi reszta stawki. Jeżeli chodzi o same nasze tempo, jest bardzo dobre na suchym torze, na mokrym torze też jest dobre, ale mamy sporo problemów w drugim sektorze. W drugim sektorze wiadomo, Red Bulle cisną, ale mimo wszystko mogą mieć problemy na torze Spa Francorchamps, ze względu na to, że jednak potrzeba tutaj dużej prędkości i w grze widać cierpieli, przynajmniej dopóki było sucho. Jak jest mokro, to idzie im troszeczkę lepiej, dlatego mamy tutaj Daniela Ricciardo w drugiej linii. Kevin jest też w drugiej linii, więc liczę, że on tam podziała, a my oczywiście walczymy z Lewisem, który jest aktualnie drugi w klasyfikacji generalnej, bodajże 24 punkty za nami. Powiem jeszcze tylko tyle, że rywalizuję z Danielem Ricciardo w tej rywalizacji międzyzespołowej i wygląda to dobrze. Jeżeli uda nam się dzisiaj przejechać w miarę bezproblemowy wyścig, to myślę, będzie spoko i uda mi się wygrać rywalizację z nim. Także to było na tyle, jeśli chodzi o strategia wyścigowa, no tak to tutaj zostawiamy, paliwo tak jak prosiliście, tak zmniejszam, jedziemy z mniejszym obciążeniem. No i w zasadzie chyba tyle. Czas na okrążenie, słuchajcie, wyjazdowe. Formujące. And let's go! Ostatnia runda europejskich wyścigów, dalej mamy Singapur.
i troszeczkę mogę wybiec w przyszłość, ponieważ boję się tego wyścigu w Singapurze, ponieważ najlepszy rezultat, jaki tam osiągnąłem, to 21 miejsce, a przejechałem do tej pory dwa sezony, więc no, to może sprawić tam, no mam nadzieję, że wywiozę stąd jakieś punkty, czy stąd to myślę, że wywiozę, ale przede wszystkim z Singapuru też, no bo do tej pory ten tor mi nie leżał, chyba nawet mam tam zdecydowanie gorsze wyniki niż chociażby w Monako. Jest to też tor, który dosyć zasobożerny jest także. Tam miałem problemy z FPS-ami, szczerze mówiąc nie wiem, jak to teraz wygląda po upgrade'zie, ale mam nadzieję, że będzie spoko. I będziemy powoli wkraczać w decydującą fazę sezonu, wiecie, część tak zwana azjatycka. Na pewno tam pojedziemy dobrze, myślę, w Malezji będzie spoko. Japonia także spoko, jeżeli chodzi o resztę torów, tam już może być trochę ciężej, ale damy z siebie wszystko. Renault jedzie po mistrza konstruktorów i jedzie po mistrza świata, kurde, kierowców. Jesteśmy na dobrej drodze. Kevin też ma sporo punktów, sporo wniósł do zespołu, sporo tych punktów zdobył, 130 parę, o ile się nie mylę, a więc to i tak jest, myślę, spora liczba, więc no, tutaj nie ma co narzekać. Miałem oczywiście już gorszych teammate'ów, chociażby Daniła Kwiata w F1 2015, który nie jeździł absolutnie nic. No i teraz niestety nie jeździ też w prawdziwej formule nic. Powiem szczerze, może bym go mógł troszeczkę bronić, ale powiem wam, że nie ma argumentów przemawiających za Kwiatem, że Kwiat jeszcze się pozbiera. Po tej degradacji całkowicie stracił tempo, bo tak czasami mu się zdarzało powalczyć jak równy z równym z Danielem Ricciardo. Nawet wtedy sezon chyba skończył przed nim w klasyfikacji generalnej, albo tam była minimalna różnica, nie pamiętam, na korzyść bądź niekorzyść Daniela Kwiata, chyba na korzyść. Tak po tej degradacji, po tym nieszczęsnym wyścigu w Rosji, Daniel Kwiat po prostu stracił wszystko. Zrobił się jakiś nerwowy, niecierpliwy i to widać także podczas wyścigów, no ostatnie jego wyścigi, w ogóle Toro Rosso, standardowo dobry początek, potem coraz gorzej i cały czas się zastanawiam, w jakim zespole zawitać w F1 2017, bo waham się ostro, czy to będzie Haas. Muszę się podpytać Rulalosa, jaki on zespół bierze, bo nie chcę brać tego samego, chciałbym wziąć inny. No i zastanawiam się nad Toro Rosso właśnie, lub też Force India. Być może oni zmienią też nazwę, będą się nazywać Force One, ale do tego jeszcze myślę dojdziemy. Watch for the lights. Lights. Startujemy z pole position, trzeba będzie obserwować pogodę, nie mogę się zagadać, nie mogę tutaj wtopić. Mam nadzieję, że to będzie udany wyścig i uda nam się w końcu wygrać. Startujemy z pole position, więc no, jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie możemy tego spierniczyć, tak jak ostatnio nasi mechanicy. Kondiarz, Hamilton, Ricardo, liczę na pomoc mojego teammate'a. Może nawet wygrać tak naprawdę. On już nie jest dla mnie zagrożeniem w klasyfikacji generalnej. Także gnus ma sen tam, podziałaj coś. Ajajaj, straciłem pozycję, chociaż może nie. Dobra prędkość Renówki. I powolny na razie start. No i zobaczymy, czy będę tutaj uciekać. Dobra prędkość maksymalna jest Renówki, mimo tego silnika. Ale mimo wszystko... O, shit, Kondiarz. Błagam, nie rozjebcie mnie. Jeszcze nic straconego, słuchajcie. Aczkolwiek jest grubo. Także Hamilton przestrzelił. Hamilton też popełnił jakiś błąd i wszystkich spowolnił. Spróbujemy objechać po zewnętrznej bolid Ferrari. Ale warunki są ostre. Tak samo walczyli teraz kierowcy BRL w Brazylii. 100% dystansu jechali właśnie w podobnych warunkach, nawet jeszcze gorszych. Tutaj nie ma za bardzo jak zaatakować. Ale znowu straciłem to swoje prowadzenie. Ale dobrze, że to nie jest heavy rain, słuchajcie. Polecam grę. Polecam, bardzo mi się podobała. Ogrywałem ją z Bambrem.
ja sam nie posiadam konsoli, ale warto było jednak wpaść, ograć u kogoś. Taki thriller w sumie bardziej. Podobnie Fahrenheit też był thrillerem. I może Heavy Rain to taki, może podobny w mechanice do Until Dawn, ale tam mamy do czynienia z takim horrorem klasy B, tak w Heavy Rain to jest taki thriller z, mimo wszystko, z dziurami fabularnymi. Bo mnie tu przeraził skubany i znowu spadłem za Ferrari. Oh shit, oh shit, to zaboli, ależ dive bomb. I to jeszcze ujdzie mi na sucho najprawdopodobniej. Absolutnie nieplanowany dive bomb, który pozwoli mi się przesunąć na pozycję numer 2. Holy shit. Dobrze się tam nie uszkodziłem, bo było już groźnie. Ja już widziałem odłamki skalne wszędzie, mieszaka paliwa. Zaraz tu powinno to wyglądać spoko. Ale nie ma co tutaj szaleć na wzbogaconej, bo widzicie co się dzieje. Teraz Oruż. Ostatnio Kłądiarz tutaj było bardzo źle. Opanuj to tym razem. Opanowałem. We are so much faster than Red Bull. Kłądiarz, skupienie, bo popełniasz trochę błędów. Już parę razy mogłeś skończyć na bandzie, a tego byśmy nie chcieli. Skończmy z krótkimi wyścigami, jak to miało miejsce w sezonie pierwszym, gdzie rozbijałeś się co drugi wyścig. A, wy już zapomnieliście, nie? Już się odzwyczailiście, ale wtedy to tam była masakra. Nawet w drugim sektorze jesteśmy szybsi. Dobry zryw Renatki. Ale no cóż, nasza kariera inżyniera dobiegła końca. Już nie mamy żadnego wpływu na rozwój samochodu. Już samochód się nie rozwija. No i tak naprawdę tej kariery no chyba nie będziemy kontynuować. To będzie ostatni sezon, ponieważ myślę, że właśnie wyrobię się idealnie przed premierą kolejnej odsłony F1 2017, która zapowiada się, że będzie po prostu raczej usprawnieniem. O kurwa, znowu tutaj błąd. Oh shit. No i niestety w mordę. Kogo skasowałem? Kevina? Ajajaj. W tych dwóch miejscach cały czas mam problem. Cholera jasna. Sorry Kevin. Fuck shit. No, zastanawiam się, czy faktycznie brać te intery. Trzeba poczekać, co zrobią boty. No, przyspieszyłem po prostu boks Magnussenowi, ale no, czuję się winny, skopałem mu całkowicie wyścig, zepsułem. Moja wina. Nie ma co tutaj się kryć. Myślę, że nawet jak wygram, to ten rejs nie będzie znowu decent. Za dużo błędów. Rozkojarzony Kondiarz znowu uderza ze zdwojoną mocą. No ale wiecie, no, premiera F1 2017 coraz bliżej. I tak jak chciałem powiedzieć, stabilizacja nam się szykuje. Stabilizacja jak przy FIFA. Po co update'ować, skoro można wprowadzić stabilizację? Jaką ty chcesz tam mi strategię podrzucić, Jeff? Ja nie mogę się za bardzo rozpraszać, bo nie dość, że rozmawiam tutaj z majstrami, to jeszcze ty mi tutaj będziesz coś ględzić. A tam chyba doszło do zamiany lidera. Hamilton prowadzi, niedobrze. Z meinem Rivalen. Ale jedziemy teraz po fast lapa. Tylko Kondiarz, uważaj w tym trzecim sektorze. Właśnie tutaj zwolni troszkę i było o wiele, wiele lepiej. No dokładnie. Oczywiście zostajemy na torze. Myślę, że Ricardo ma tutaj problemy. Nie jest po prostu za szybki. Ale drugi problem jest taki, że... Oho, nie wiem, czy to będzie fast lap. Jest fast lap.
Raikkonen, no Ferrari w tym sezonie moim także nie porywa. No to chyba jednak zjedziemy na tą zmianę, wiecie? To jest za długo. O nie, dobra, prosto i świetnie. Walka o przyczepność na każdym okrążeniu. Teraz raczej Raikkonen wyprzedzi Ricardo, spodziewam się. Musimy mieć tutaj walkę, bok w bok. Może nam się to wykorzystać, zaczajmy się troszkę. Kimi alongside me. Do not touch me. Dobra. Jesteśmy z powrotem za Danielem, który dał niezły popis w Silverstone, trzeba przyznać. A nawet na żwir mu się udało wyjechać. W każdym razie Mortka się cieszy, jak w końcu dwa Red Bulle kończą i to w dosyć wysokich punktach. Dobry wyścig, aczkolwiek oczywiście bywały lepsze. W obecnym sezonie telewizyjnym F1 prawdziwych zmagań. No Baku chyba nic nie przebije. Lewis nam tymczasem ucieka. Musimy się uporać tutaj z Ricardo, ale nie zrobimy tego w trzecim sektorze, bo tam znowu będę walczyć z samochodem. Fuck, najechałem na tarkę i już leciałem w prawo, już mnie przyciągała ta banda. Kurwa mać. Dive bomb w takich warunkach, czemu nie? W pogoń za Lewisem, wracamy wolny tor, wolną przestrzeń. Jedziemy. Wiecie, to bardzo przydatna informacja teraz została sprzedana przez Jeffa. Powiedział nam, żebyśmy chyba czuli się jeszcze bardziej winni, że to przez nas Magnussen ucierpiał. O, widzimy już takie lekkie przejaśnienia. Przejaśnia się, jakby to powiedział Leczo. Ale teraz faktycznie tak jest. Nie pozostaje pytanie, zostawię sobie włączone zużycie. Czy próbować tutaj oszukać wszystkich? Jak to zrobiłem w kooperacji z Matigerem w Hasie. Udało nam się wygrać wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przez to, że zjechaliśmy będąc za safety carem, gdzie reszta stawki tego nie zrobiła. I udało nam się w Hasach, kontrabasach przywieźć dublet. Czyli jednak damage u Ricardo, stąd jego wolniejsze tempo. A my już tutaj ciśniemy swoim tempem. Oczywiście mamy już w nadmiarze tego paliwa, więc ja zawsze boję się zaryzykować, cholera, w takich kwestiach. Pamiętam, odkąd sięgam pamięcią. To zawsze jeździłem na strategii ostrożnej albo tej zwykłej. Nigdy nie jechałem na agresywnej, bo zawsze uznawałem, że no kłoniasz, no spokojnie, ty nie jesteś agresor. Ty nie atakuj, tak. I nawet ostatnio dostałem zjebę od was, majstry, że w rallycrossie jestem zbyt pobłażliwy dla swoich przeciwników. Może to są koledzy, to jednak jestem zbyt pobłażliwy. Ale macie rację. Następnym razem tak się wryje Bambrowi w tyłek na rallycrossie, że popamięta. Obrócę go i jeszcze dobiję, i jeszcze wrzucę wsteczny, rozwalę mu przedni, lewy reflektor i wtedy pojadę i jeszcze krzyknę sayonara, frajerzy, w ogóle będę bardzo niemiły dla swoich kolegów. Od dzisiaj jestem bad cop, jestem złym gliną. Kondiasz badass. Kondiasz zły tyłek, od dzisiaj, w rallycrossie, w ogóle wszędzie będę kondiasz badass. Nie, w F1 nie. To wszędzie indziej będę zły tyłek. Widzę, że boty nie mają zamiaru zjeżdżać. Zostajemy wobec tego na torze. Zużycie opon jeszcze ujdzie, oczywiście będziemy coraz wolniejsi. Coraz trudniej będzie się utrzymać, oróż będzie też trudne. Uwaga, tam śmigłowce się zderzą, uwaga!
muszę się teraz przypatrzeć, czy przypadkiem od Raymonda Lewisa, czy jednak to zostaje w miejscu. Tempo wydaje mi się, że jest ok. Zdecydowanie odjeżdżam od reszty stawki. Tylko że Lewis też odjechał. Ojej, troszeczkę teraz zjechałem. Może w niektórych miejscach może i się przejaśnia, to jednak teraz tego tutaj nie widzę. Deszcz cały czas pada. A nie wiem, czy dam radę dojechać na jednym komplecie do końca. 5 sekund straty do Lewisa. Perfekt. Teraz było, kurde, perfekt. Ale tu już źle. Ajajaj, Hamilton odjeżdża. On tutaj inżynier mnie zachęca. Deszcz cały czas pada. Nie wiem, czy tutaj dojdzie do zmiany ogumienia. Będę dojeżdżać do mety w takim razie na strasznie zużytych gumach. Okej, w miarę okej, w miarę spoko. Renówka na drugim miejscu i niestety na ostatnim. Ciekawe dlaczego. Rekord pierwszego sektora. Niech mi tutaj jeszcze nieco spłynie świetności po ostatnim wyścigu prosto z bolidu Nico Hulkenberga, bo pojechał w końcu decent race w Renault. W końcu jakieś porządne punkty dla Renault. Jolion może nawet planował też pojechać nieźle, ale no nie pykło, bo tym razem absolutnie nie jego wina. Ale pech, jak już go ma prześladować, to prześladuje, także jak już ma zwalniać miejsce dla Kubicy, to niech zwalnia. Z tym, że tutaj jeszcze chce się wmieszać w to wszystko Carlos Sainz. I to jest takie lekko niepokojące, aczkolwiek wydaje mi się, że tak czy siak Robert Kubica z takim potencjałem medialnym, bo tutaj chodzi jeszcze o potencjał medialny, znajdzie gdzieś angaż, oby te testy w... rzekome testy we Włoszech wypaliły. Ale Robert się po prostu klika. To już nawet jeżeli Robert się nie chce klikać, to i tak się klika. Ludzie o tym wiedzą, ludzie chcą Roberta z powrotem i to nie tylko Polacy. Nawet Brytyjczycy chcą Roberta. Shit. Te moje opony... Dev, wyjazd. Te moje opony... Nawet nie wiem, czy było to widać, ale zaproszono mnie do najwspanialszej gry wszechczasów. Czy ja dam radę na tych oponach? Powinienem. To będzie koło 70... Skubany. Robert Kubica jest na odcinku, albo nawet nie jest, może go nie widać, ale o tym powiedziałem. O, tutaj straciłem przyczepność, dobra. Wrzucam tą wzbogaconą, aczkolwiek będę wtedy niszczył bardziej opony. Tym bardziej mamy 3-sekundową karę. Muszę zbudować sobie przewagę. Dobrze, Ricardo tam uszkodzony jedzie, blokuje resztę stawki. Robi to dobrze. Pracuje dla mnie tak naprawdę. Mhm, shortly, ale to będzie już za późno, wydaje mi się, te shortly. No, wygrana w tym wyścigu nam niestety odjeżdża. Hamilton znowu odrobi trochę do mnie punktów. Chyba że nagle wszyscy zaczną zjeżdżać, ale no nie widzi mi się to. Tylko Kevin był w boksie tak naprawdę z całej stawki. Ja nie wiem, jak wyglądają opony. No, świetnie. Czyli jeszcze raz się uszkodził. Dzięki za info, panie inżynier. O, fuck. No, jest majstry grubo. Oby tutaj nikt nie cheatował, nikt nie oszukiwał i boty też odczuwały jakieś problemy z oponami, bo ja odczuwam. Okay,
2% na bas stopie, przednia lewa. Zawsze ta przednia lewa. Bo jedziemy jak w zegarku. Dlatego. O, za to rekordowy trzeci sektor mieliśmy teraz. Nieźle. Dobra, teraz znowu skupienie. Nie najgorzej. No nie chciałbym tu skończyć jak Kevin. Znowu rekord pierwszego sektora. Chyba ten drugi sektor. Coś tam robię źle. Jadę tam za wolno, nie mogę nabić najlepszego czasu. Tu chociażby, tu robię to źle. Zbyt agresywnie wjeżdżam w ten zakręt. Opony dostają. To dziewiąte kółko, cholera, to jest 63% zużycia. I tak się wszyscy, widzicie, ładują na tego Steama, jak tylko odpalę F1 2016, bo ja już tylko odpalam F1 2016 wtedy, kiedy nagrywam. Bo jeżeli chcę sobie pojeździć w F1 inaczej, no po prostu powiedzmy, że mam... O nie! Ale o tak w sumie, bo Ricardo też jest moim rywalem. Tyle, że wypuścił teraz Raikkonena. Okej, tylko 5% zużyłem tej przedniej lewej na tym kółku. Może być, może być. Już nie ma co zjeżdżać, rekord. Ale z Hamiltonem i tak już nie powalczę, bo raz, że za daleko odjechał, a dwa mam karę 3-sekundową. Wracając jednak do tematu odpalania F1 2016. Odpalam tylko wtedy, kiedy nagrywam, ponieważ jeżeli chcę sobie pograć w F1, to tutaj no, mam inną możliwość, która jest bardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o granie w F1, że tak powiem. Mam po prostu inną możliwość i dzięki temu tam zabijam sobie czas na F1. Jest bliższa temu, co oglądamy w telewizji. Z tym, że no, nie mogę wam z tego nic pokazać. Jest zabronione. Codemasters nie pozwoli, jeszcze będzie bić po łapach. A tego byśmy nie chcieli. Aczkolwiek można już otwarcie mówić o niektórych rzeczach, bo niektóre rzeczy pokazano na E3, no to w sumie już zdradziłem, ale jeżeli ktoś się przyklikuje przez filmik, to nie będzie wiedział, o czym mówię. W każdym razie, to nie w dzisiejszym odcinku, tylko w następnym, czyli w Singapurze, tam myślę, że będzie okazja, żeby pogadać, jak będę zamykać stawkę. Ale stabilizacja, słuchajcie, stabilizacja. Będę powtarzać do znudzenia. Ech, znowu mi tu przywodzi na myśl, no Bamber, Yuri, Oscar 002, pewnie znacie, jeżeli interesujecie się czymś poza F1. Pokazywał mi filmik z tej FIFA, jakie to nowości, no i... No, nowości po chuju. Ech, ta stabilizacja. Nie chciałem być niemiły dla Oscara, ale ten filmik mnie tylko rozśmieszył, który mi pokazywał. Nawet nie wiem, w sumie nie pamiętam od kogo, ale gość mówi, że cały czas, że o, FIFA, stabilizacja, zajebiście, super, stabilizacja, będzie super FIFA. Tyle zmian, że ja pierdolę, stabilizacja. Dlatego w tym roku i Pro Evo, i FIFA. Musi u mnie wlecieć na kanale. Trzeba poznać smoka z obu stron. Smoka japońskiego i smoka kanadyjskiego. Okej, last lap, opony mocno zużyte. Po prostu jedźmy, paliwo. Looking good. O, jeszcze tu mnie zarzuciło, ale jedną przeszkodę mamy z głowy. Została ostatnia w trzecim sektorze. Tam też mogę jeszcze skopać ewentualnie. Przestało palać.
Ło! Już straciłem przyczepność tylnej osi na moment. Wreszcie mi to się zdarza nawet na asystach. Omijamy tarki. Nie chciałbym zapaść kapcia. Teraz, ale widzimy, że Raikkonen rzucił się w pogoń. Teoretycznie wcale nie jest tak daleko od nas. No cóż, to znowu nie będzie wygrany wyścig. Po moich błędach niestety. Nie przetrenowałem sobie, no tu powiem szczerze, nie przetrenowałem sobie jazdy mocno zatankowanym samochodem po deszczu. W kwalach wydawało mi się, że jest spoko, ale kwale to są kwale, a wyścig to jest co innego, bolid jest cięższy. No i to mnie tutaj zabiło. Hamilton jeszcze fast lapem dojebał na sam koniec. No a my dojeżdżamy na drugim miejscu, więc znowu meldujemy się na podium. Tyle, że Lewis kolejny raz odrabia do nas ten dystans. Good job, good job, very good job. Mogło być great job, ale jest tylko good job i szczerze mówiąc to jest half decent. To jest half decent dzisiaj, half decent. Przynajmniej nie użył powtórki. Ciota. Lewis, który mówi, że w każdym Grand Prix jest najlepsza publika. Każda publika potem czuje się oszukana. Nico Rosberg cieszy się z piątej pozycji jak pojebany. Czy on faktycznie jest pojebany? No chyba tak. Kimi Raikkonen uśmiecha się na podium. Co to są za czary? Czary Codemastersów. Ale kielich dostał. Lewis. Chodźcie, bracia, kocham was. Fuck shit! Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship. Jaki no je, tak, dobra, był difficult race, ale no przecież druga pozycja nie jest taka zła, nie? Roman Grosjean finished compared to where he started. That's a really strong performance, so driver of the day has to go to him, I think. Grosjean, okay, spoko. Kevin bez punktów, Daniel bez punktów, Max Verstappen z punkcikiem tylko, a więc Red Bull tragiczny wyścig dla nich. 17 punktów różnicy. Red Bulle zaczynają tutaj nam się oddalać. Za chwilę może się okazać, że tylko ja kontra Lewis zostaniemy. To jest ostatnia szansa, żeby w 16 zdobyć tytuł mistrzowski. I to z Renault, słuchajcie. Z Renault, które było takim gównem na samym początku, jak do niego wsiadłem. Okej. Tymczasem, borem lasem, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za przybycie. Widzimy się w następnym, który oczywiście wrzucę nie wiadomo kiedy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.